Cześć. 22 kwiecień. Dzisiaj przyjechałem trochę wcześniej do lasu. Do zachodu słońca jeszcze jakieś około godzinki. Natomiast chcę tutaj sprawdzić pewną dziuplę. W nocy widziałem ptaka, który nawoływał z niej. I właśnie do niej idziemy. Zobaczymy, czy może coś w niej jest. Jestem na miejscu. Tutaj ptaka słyszałem 3 razy. Pierwszy raz w tym lasku, tam na tej niewielkiej górce. Drugi raz ptak śpiewał w tym modniku. A trzeci raz śpiewał z tego drzewa tutaj. I na tym drzewie jest dziupla. Takie samotne drzewo, zobaczcie. A mimo to włochatka zainteresowała się dziuplą. Tak nawołujący z dziupli. On powiedział. A tak wygląda to miejsce w ciągu dnia. Pojedyncze drzewo z dziuplą. Dobrze, miejsce jest włochatkowe, ale drzewa za młode. W nocy wydawały mi się te drzewa nieco starsze. No trudno. Spojrzymy na BDL. Poszukamy, gdzie to jest jakieś starsze drzewo. No i nie ma włochatki na jajach, nigdzie nie ma zajętej dziupli. Szczerze mówiąc, to nawet mnie to nie dziwi zbytnio, bo
Po prostu te drzewa są liche. Jak tutaj można zaimponować taką dziuplą bohatce samicy? No nic, poczekam chwilkę, aż się ściemni już niebawem i pojeżdżę jeszcze tutaj troszkę po okolicy. To ostatnie dni kwietnia, więc jeszcze włochatki można usłyszeć bez problemu. Troszkę się obawiam, bo tutaj mijał mnie przed chwilą jakiś myśliwy, więc nie będzie zbyt przyjemnie. No ale cóż, co zrobić? Na razie.